Baba jest dużym psem, prawdopodobnie mieszańcem labradora. Wiekowo no już ma te 9-10 lat, tak mniej więcej ją określamy, ale jest pełna życia. To jest pies, z którym jeździmy na wszystkie akcje, ponieważ jest bardzo towarzyska, każdy może ją pogłaskać. Poza tym jest psem, który pomaga socjalizować inne psy. Ona na swoim wybiegu po prostu tam rządzi, jeżeli któryś pies nie robi tak jak trzeba, to jest tam odpowiednio ukarany, ale to nie jest żadna agresja, to jest po prostu korygowanie zachowań pewnych. Żaba trafiła do nas w marcu 3 lata z Bernardynki. To jest kolejny efekt niepilnowania psów w okresie ścieczek. To była suka, która ścieczką włóczyła się po Bernardynce. Najprawdopodobniej jak większość tych psów miała właściciela, tylko nikt jej już później nie szukał. Także polecam, jeżeli ktoś ma... Poza tym mieliśmy taką sytuację, gdzie żaba pojechała do domu na próbę. Niestety drugi pies nie tolerował jej, natomiast okazało się, że żaba bardzo lubi biegać po podwórku, bawić się zabawkami. Każda zabawka była jej, biegała za piłeczką. Mimo tego, że jest w takim wieku, jest bardzo jeszcze energiczna i polecam ją naprawdę, bo jest fantastycznym psem. Bobik jest dużym psem. To jest dla nas, cały czas mówimy, że to jest takie olbrzymie dziecko. Zachowuje się cały czas jak dzieciak, mimo tego, że też już ma około 7-8 lat. To jest pies, który trafił do nas z Kiszew w Tuliszkowie, ze względu na to, że osoby, które przyjeżdżały, po prostu zabrały ze sobą psa potrąconego. Okazało się, że miał złamaną łapę. Przeszedł u nas całe leczenie, operacje i tak dalej. Próbowaliśmy kontaktować się z gminą. Gmina miała problemy z tym, że nie szło udowodnić, że faktycznie stamtąd był ten pies zabrany, mimo tego, że było zgłoszenie na policję. Stwierdziliśmy, że nie warto dyskutować z gminą, pies potrzebuje pomocy i to jej pomocy u nas uzyskał. Trafił do nas w styczniu 2022 roku, czyli też będzie 2 lata. Z psami dogaduje się różnie, ale to jest czasami sytuacja związana z tym, że te psy mają wszędzie naokoło psy i czasami po prostu ich mają dosyć. A okazuje się, że w domu zachowują się zupełnie inaczej i tolerują inne psy, bo jest większy spokój, nie ma tego podniecenia, nie ma tego ciągłego stresu. Jak mówiłam, olbrzymie dziecko, które bardzo chętnie chodzi na spacery, ale też się ślini bardzo, to trzeba wziąć pod uwagę. A i jeszcze oprócz tego, że miał złamaną łapę, to miał korygowane powieki, ponieważ podwijały mu się rzęsy i cały czas gdzieś tam urażały te oczy, więc miał korekcję powiek. Do tej pory czasami łzawi, ale to jest taka rzecz, przypuszczam, że gdyby był w warunkach lepszych niż schroniskowe, nie byłoby z nim większych problemów. Nie przypuszczam, żeby dał sobie radę w bloku czy w jakimś niedużym domku. Zawsze to możliwość skorzystania z tego podwórka przy takich dużych psach jest lepsza. Kawał psa, ale naprawdę wszyscy go tutaj bardzo uwielbiają. Edgar jest psem trudnym do określenia wieku, ponieważ to jest pies, którego osobiście razem z jego matką odbierałam z posesji, gdzie no, były w strasznych warunkach, bardzo chude. Porcje jedzenia, które dostawały, ta porcja była dzielona na 3 psy, natomiast ta porcja, którą zobaczyliście, to nie wystarczała dla tego jednego dużego psa, którego tam mieli, więc były w strasznym stanie. Po zębach wiek był określony na to, że syn był o wiele starszy od matki. Prawdopodobnie no, kwestia tego, że te zęby były w takim stanie. Natomiast przeszedł już oczyszczenie tych zębów, jest psem bardzo energicznym. Chodzi z psem, który chyba najwięcej wychodzi na spacery, bo jest towarzyski, bo nie sprawia problemów, natomiast no, nie polecamy go na podwórko, gdzie nie miałby opieki, ponieważ potrafi przeskoczyć przez płoty. To też jest kwestia względna, ponieważ u nas może uciekać w domu, gdzie będzie się czuł bezpiecznie i gdzie będzie kochał ludzi, niekoniecznie musi to robić. To jest też kwestia względna. Każdy pies wymaga zainteresowania. Każdy pies potrzebuje tego, żeby mu troszeczkę czasu poświęcić, a nie pozostawić go samego na podwórku, samego sobie. Więc ja uważam, że on ma około 6 lat, tu mam napisane, że ma więcej, ale no, z opowieści tych właścicieli byłych powinien mieć w tej chwili około 6 lat. Kalip jest niedużym czarnym pieskiem, którego też osobiście odławiałam na Sulańskiej. Ciężkie było odłowienie. Pies, który na początku był nieduży, ale bardzo agresywny, nie pozwalał się do siebie zbliżyć. Udało nam się w końcu go złapać, ponieważ wszedł do przewróconego kontenera, pojemnika na śmieci, dużego takiego,
zamknęliśmy i dopiero potem udało nam się jakoś go stamtąd wyciągnąć, więc pierwsze dni z nim były ciężkie tutaj. Natomiast w tej chwili jest z grupą innych starszych psów na wybiegu, uspokoił się, złagodniał towarzyski, z tym, że piesek też wiekowy, no gdzieś 12, no teraz już może nawet 13 lat. Też z informacji tu ludzi, którzy gdzieś tam na Facebooku pisali, że pies ten ma właściciela, że mieszka w Anielewie, ale jak większość psów, która trafia do schroniska, mają właścicieli, których swoich psów nie szukają. U nas jest dopiero w grudniu 2 lata, także nie jest jeszcze tak długo, no, ale ze względu na wiek ta adoptowalność jest no niestety znacznie niższa, chociaż mówię, jest niedużym pieskiem, czyli dla starszej osoby, samotnej starszej osoby, żeby wyjść na spacerek, potuptać trochę i wrócić z powrotem, polecamy. Buster był psem, w tej chwili to troszkę się zmieniło, troszeczkę dziwnym. Ja u niego na początku chodziłam jako behawiorysta też do tego psa, ale stwierdziliśmy, że jednak go zabierzemy, ponieważ on zachowywał się dziwnie w pomieszczeniach zamkniętych. W domu siedział za drzwiami od przedpokoju albo przy balkonie otwartym za drzwiami od balkonu, nie wychodził stamtąd i potrafił znienacka zaatakować właściciela. A szczególnie mamy właściciela, kiedy przyjeżdżała po długim nieobecności. Natomiast jego zachowanie zmieniało się zupełnie w momencie, kiedy wychodził poza mieszkanie. Już na schodach i na dworze można było z tym psem zrobić wszystko. I do tej pory, chociaż to się zmieniło, ma problem z zamkniętymi pomieszczeniami. Na dworze, na spacerze jest pies do głaskania, do zrobienia wszystkiego, natomiast wejście do kojca jest związane z wielkim stresem. Czyli więc tutaj też podwórka. Podwórka, jak najbardziej, wydaje mi się, z tym, że to już jest też pieszek wiekowy, no 2016 urodzony, czyli mamy 8 lat. Lepiej by było, żeby te psy przyjść kilka razy na spacer, żeby poznać się, żeby te psy też zdobyły zaufanie do nas. Ten proces potem w domu też jest łatwiejszy, bo przynajmniej czuje się bezpiecznie, bo kogoś zna. Państwo przychodzili kilkakrotnie, przyszli ze swoim psem, pojechała do domu na próbę na 2 godziny, i pani przyjechała z powrotem, powiedziała, że już jej nie odda, zabiera ją do domu. Więc tak by było dla tych psów, zresztą dla wszystkich. Wydaje mi się, że dla przyszłych właścicieli też najlepiej. Tego naprawdę nigdy nie wiemy, czy pies będzie się czuł dobrze w mieszkaniu, na kanapie, czy będzie się źle czuł, bo czasami mamy wrażenie, że ten pies nie nadaje się, a okazuje się, że jako pierwszy wschodził na kanapę, zajął tą kanapę i nie chce już na dwór wychodzić. Takie sytuacje też są, tak naprawdę my możemy przypuszczać, a tak co naprawdę będzie, to pokaże przyszłość.